I wracasz sobie do naszego odbicia. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Miasto Ogrodów. Nie, czyli Miasto Szczęścia. Nie wiem, kiedy się pojawi ten odcinek, prawdopodobnie jeszcze w miarę przystępnym czasie, jeżeli chodzi... No nie wiem, prawdopodobnie mnie już nie ma, kiedy wyglądacie. Ja wyjechałem sobie na wyjazd 5-dniowy, więc w tym czasie nie mam kompletnie jak nagrywać odcinków. Powiem więcej, jestem odcięty prawdopodobnie całkowicie od internetu, od czegokolwiek, więc odcinki muszę nagrać wcześniej. Nie będzie ich raczej dużo. Chociaż postaram się, żeby jakieś się pojawiły, chociaż w każdej serii po jednym odcinku, może po Lemas Transit. No i dużo mówić, mnie nie ma, gdzie jestem, to wam powiem. Mam nadzieję, że jeszcze do was wrócę, żywy oczywiście. No, tak czy siak, wychodzimy z tego podglądu. I tak, mam nasze wspaniałe miasteczko, na którym sobie oczywiście tutaj powoli pracujemy. I tylko pomyślałem, że no, dzisiaj się musimy zająć ten rozbudowę sobie tego handlu. I my tutaj go właśnie uzupełnimy. Chociaż tutaj zrobimy jeszcze jedną rzecz. Zanim ten handel tu widzimy tak bardzo ładnie tutaj, bo tu już jest handel na dole wprowadził. Nie chcę, żebyś tutaj tego trzałego, tylko tego handlowego, a tutaj wszyscy mieszkańcy. Bo to też nie o to chodzi. Bo to tworzą. A też jeszcze trochę parę innych rzeczy. Tak, tutaj ładnie się to... Tak, tu się ładnie to zakorkowało. Nie mówiłem, że jakieś się tu węzły, to by tak w dzisiejszym odcinku robić. Powiem szczerze, że nie pamiętam kompletnie co ja mówiłem, więc też się nie przyznaję do tego, co chyba powiedziałem, że chciałem zrobić, no ale na powiedzmy. W sensie, no na pewno pokażę to w komunikacji. Pamiętam, że Bombaje zrobiliśmy. Aha, autobusów nie ma. A nawet jeżeli są, to bym powiedział, że za dużo to jest powiedziane. Dobra, to tak, ten autobus tutaj jakby nie jedzie. Ja tutaj się zawraca wtedy. A teraz on tu będzie jechać dalej. No tak, nie będzie. Niech będzie, że on faktycznie będzie jechać dalej. To teraz sobie tutaj zrobimy kolejny przystanek. Bo też muszą być te przystanki w miarę niedaleko od siebie. Dalej, kolejny sobie damy tutaj. Tak, to no dużo nagle już sobie zostawimy wolno od takiej tej komunikacji. I tutaj sobie przeskoczysz tutaj właśnie na poziom wyżej. I tak, on tam sobie bardzo pragnie skręcić, ale nie, my tam nie skręcamy kompletnie. My tu sobie zrobimy kółko dookoła naszego tego nagramoczenia. Oczywiście, dookoła tego. Tak, że taki skrót znalazł. Tak, tędy będziesz jechać, bo ja wiem, że to jest taka droga wspaniała. Czy też wspaniała, to jeszcze tylko do jednego scenowania, ale dobra. Tutaj dojeżdżasz stąd. Tak, tutaj no... Cokolwiek tutaj ci zrobić. Tu mogę ci zrobić zakręcanie. Lubię, żeby siedził tam dużą drogą. To nie jestem tego przyzwyczajony. Okej, okay, widzę, że coś nie wyszło. Aha, CD się już przycięło. Dobra. To co chodziło? To co mówiło przynajmniej. Żeby po prostu CD się przycięło. Tak. Wydaje mi się, że CD się już przycięło, nie razie mogę sobie kręcić. Dobra, tak czy siak. Ja mam tak zwany tylko Bombaje. To jest aż Bombaje oczywiście. I to. Bombaje tutaj nie wiem, oczywiście przyjeżdża tam działa z wszystkim całą dzielnicę. Ale tutaj mamy nasze właśnie linię Bedda. I tu mi się wydaje, że zbyt dużych tłumów nie ma, więc najpierw zrobimy popyt, czyli to co aktualnie jest na podażu, a później się zajmiemy faktycznie jeszcze tą jedną rzeczą. No i tak, oczywiście tutaj. Dużo wymagania, żeby to wywołało, ale na nie zawsze coś. Na szczęście nie mogę sobie nie muszę nic zmienić. Tylko muszę dobrze czekać. Ale tak, stąd byśmy sobie zrobili taką ładną prostą drogę. Tego rekomendam tej drogę. No, to jest coś takiego, czego jeszcze nie ma w Warszawie, a ma się pojawić. Bo ja właśnie myślę, że coś takiego ma się pojawić w Warszawie. No, mamy tą wodziczkę. No, ja sobie jeszcze wszystko wino. To trzeba zrobić. Uwaga. A ja bym tutaj z nich korzystał jako skrót. Jestem sobie święcie przekonany. Ale na razie trzeba z nim walczyć, bo nie wiem, co mi nie jest.
stąd. No wreszcie właściwie będę w sumie przeszedł gdzieś tutaj. Ale my sobie wyjdziemy o krok dalej, a my sobie pojedziemy tutaj. I dojedzie sobie gdzieś tutaj, gdzie tylko będę po prostu do jego drogów. Już tutaj są zabrane, gdzie się przejdzie. O. I będę mógł już tutaj popiąść. Właśnie nawet mamba jest pewnie się kręcić, bo to o tym oczywiście. Pozwala, żeby tutaj było ronda. Jakoś mogę tu coś tutaj zrobić. Jeszcze raz zobaczmy tutaj ronda. Bambojowy oczywiście. Dzięki temu dobrzmy tutaj jednoczesne bomby. Albo zauważymy tutaj tak trochę właśnie ten, że ten tutaj postawić nowy przystanek. I tu widzę, że zbyt blisko są widzenie te przystanki. Potem wywalmy i tam tutaj dostawki. Okej. Okay. Tak, w ogóle tu się sobie jechałem na mnie. Czemu ten jest aż tak daleko? Wtedy byśmy mogli postawić po ten tempo przystanek. I ten przestawić tu. To zrobiliśmy. Słuchaj, żeby zobaczyć, znowu działać linię autobusową, może być, żeby dokończyć tą linię, bo mam tutaj cały czas mówić do linii. Nie. To jest. Ta linia też ewidentnie się na mnie odpowiada. A nie, nie mogę, nie mogę... Mogę stworzyć tylko pierwszy przystanek i żadnego kolejnego. Dobra, to jest kompletnie jakiś koniecznie większy bug. Nie chcę mi się teraz walczyć. A, to możemy też wywalić. I tutaj właśnie to, co ja chciałem zrobić, a mianowicie nie do końca tak, jak to było cały czas wcześniej, czyli że od razu tutaj będzie handel po drugiej stronie, tylko tu sobie zrobimy strefę zapadową w postaci naszych domków mieszkalnych. Tak, z pomocą linii pomocniczych, bo mi się już nie chce na razie tutaj aż tak dużo kręcić. Dobra. Tu zróbmy to tak. Tutaj sobie ładnie dojedziesz. Tutaj, dobra, tutaj ładnie dojeżdża. I teraz tak. Stąd tu. Stąd tu się łączy. Tak, tu mamy te helikopterki. Helikopterki sobie na wiosnę przestawimy. Więc jak gdzieś tutaj. Bo tu też na pewno jest to jeszcze infrastruktura, więc o to mi chodzi. Tego w tym miejscu, nie jakimś jeszcze innym. No, a później dojedziesz sobie tu. Tu widzę, jest kolejna duża droga. To ja akurat nie kojarzyłem. Czekaj, ona też jest na pewno... Tak, ona też jest ze ścieżką. Wiecie, z pierwszymi. Po środku. To i sobie też dorzucimy oczywiście. No, no, jak tutaj tak ładnie sobie idzie, to sobie tutaj to dojdzie do tego miejsca. No, idealnie. Tutaj. I tutaj. Dobra, coś stąd będzie iść. Ścieżka rowerowa, proszę bardzo. Stan będzie sobie szła. Czekaj. Proszę bardzo. Dobra, stan sobie dojdziesz i stan będziesz tutaj mieć na zakręcie. Będziesz się to łączyć po prostu. Dobra. No i tak, helikopterki właściwie bym mogły zostać w tym miejscu, ale nie, ponieważ muszę to idealnie precyzować, żeby mieć miejsca więcej. Więc w ten sposób będzie ładnie. I tak. Mieszkańcy. Nie, strasznie jest zalagowane po tej aktualizacji. Nie wiem, jak jest aktualizacja, to tej aktualizacji nie będzie działać dobrze, ale tak to wygląda. Ale no, bez przesady mogliby coś zrobić z tym. Bo to jest aż tragiczne, bym powiedział. Bo to jest poziom skandaliczny działania. Ja nie wiem, czy teraz bym w ogóle... Nie, bym kupił oczywiście tę grę. Ale no... To działa... Nie, no to działa tragicznie. Dobra. No tak, tutaj to postawimy. Tutaj by się jakiś nawet dało postawić jakiś budynek czy coś większy. Coś stąd, tutaj... Czy jakiś park byśmy montowali właściwie, bo też park nie jest... Bo to jest niby parkowy, co nie? Scenariusz, a na ile parków tutaj jest, to widzimy. Mało. Nie jest jakoś to też straszliwe. Dobra, dzięki temu możemy sobie przedstawić tutaj naszą wieżę. Wiecie, możemy kręcić tym z powrotem? Tym możemy kręcić, to czwartami możemy. Nie, no przecież nie możemy, jak to jest, nawet nie mam co spatrzeć. Mogę czegoś naprawić, nie robiąc żadnej aktualizacji. To jest niemożliwe. To nawet paradoks, czegoś takiego nie potrafi robić. A ja wiem, kiedy była aktualizacja, bo bezwzględnie jest tutaj powiadomienie i tam o tym mówię. Dobra, tu
wywal światła, tu nie ma, tu wywal światła i tutaj nie ma, bo tutaj jest lambda, świetnie. Tak, stąd sobie zrobimy połączenie oczywiście, stąd tu, też sobie zrobimy połączenie, tylko to rzeczy specyficzne, mianowicie mam na myśli takie. Dobra, to zrobiliśmy. Stąd będzie podłączenie z tą częścią. No, no i tak, mamy tam naszą pętlę. Więc tutaj tę pętlę sobie nie będę ją mieć specjalnie. Po prostu dojedziemy sobie do tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj. Okej. Okay. I tutaj stąd będzie jakiś sobie. Dobra. Dobra. Tu się do podłączysz i tutaj będzie sobie nasz handel iść dalej, żebym także powiem. O, co nie należy taki tutaj ciekawy tutaj jak w tym kółeczku i tak dalej, i tak dalej. Tu się podłączyło, tutaj sobie też to podłączymy. I czy tutaj da się też jakoś podłączyć? Tu jest w sumie tanda, więc byłoby miło. No, to tutaj jeszcze sobie zrobimy takie podłączenie i właściwie to jest naprawdę już całkiem zaawansowanie i ładnie tutaj to wszystko podłączone. No tak, stąd sobie byśmy zrobili o, coś takiego. I byśmy powiedzmy, że dojechałoby to dotąd. Dobra, a później będzie to sobie jechać jeszcze gdzieś dotąd dojedzie sobie. Dobra, natomiast stąd po to weźmy sobie tutaj zgodnie z siatką. I tak. Tutaj mamy zakręt. No to tutaj się podłączymy. Tak, bo już sobie do całą siatkę tych wszystkich dróg. Będę mieć jedną zrobimy. Dobra, to tu już mamy podłączenie. Tu jest miejsce na jakiś paraczuś. Ja nawet wiem oczywiście na lajki. Mam na myśli oczywiście nic innego niż coś takiego. I w ogóle zapomniałem, że mamy coś taki budynek jak utrzymanie zakładu z właśnie żywami. Też by się przydało go postawić w naszym mieście. To gdzie? No nie wiem. To jest dosyć dużo miejsca, który mógł ładnie wejść. A na razie tutaj go sobie postawimy, bo on musi być jeden na całe miasto. W sensie nie jeden na całe miasto. Musi być go parę, bo wtedy lepiej wszystkie parki działają oczywiście. Dobra, czy to jest chyba park Paradox, więc tu go sobie postawimy. Komunikacja, jak widzimy tutaj w tejże dzielnicy, jest tragiczna. Nad nią będziemy pracować kiedy indziej. Tak, po prostu tu sobie wpuścimy w parę uliczek, pewnie jakieś bambaje czy coś tam. A na razie jak to będzie wyglądać? Nie powiem, ponieważ nie mam tego pojęcia, jak to będzie wyglądać w przyszłości. O, ale mniej więcej. No i tutaj będziesz dotąd. I tutaj tak. Tam dalej jest nasz, oczywiście to jest ten nasz handlowa dzielnica. Która się tutaj powiększyła tylko i wyłącznie z wiadomych przyczyn. Tak. Po prostu cały czas więcej potrzebujemy, żeby skończyć ten scenariusz. Właściwie. Teraz mamy tutaj plan z nim, jeszcze sobie doślifujemy parę domków, żeby się mogli tutaj pojawiać, bo oni tutaj mają fajne miejsce, właśnie handel niedaleko mają. Jest dosyć na blisko do pracy i do innych rzeczy. Jakby coś, no kina. No rzeczywiście. Kina co moglibyśmy im postawić? Mamy pieniądze, to może im postawimy do kina. Dalej, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest tutaj przejście. Właśnie dla pieszych. Po to, żeby mieli tutaj jakikolwiek dojście do czegoś takiego. Okej. Dobra, no i to powinno być dobre. Okej. Stąd tu. I stąd tu. Dobra. Zaś tutaj, stąd. Czekaj, co zróbmy. No powiedzmy, że w ten sposób. A tu się podłączysz i stąd byśmy zrobili tak samo dojście gdzieś tutaj. Dobra, no dobra, tu całkiem nieźle jest. Tu można by jeszcze zrobić połączenie mowy. I idealnie. Natomiast tutaj, tak jak możemy myśleć, będzie dalej sobie szła nasza część właśnie mieszkalna. Albo biegłów, oczywiście. Albo biegłów, to nawet możecie się tutaj jeszcze wybudować. I tutaj to będzie, trzeba jeszcze się dotąd rozciągać. Tu będzie się właśnie łączyć z tą częścią. I tutaj to i to. Natomiast cała reszta to będzie oczywiście handel. Jak się zapisze gra, to będę mógł zrobić tutaj dookoła cały handel. Handel i jeszcze właściwie teraz handel. No, to proszę bardzo. Tak, bo tutaj to właściwie trzeba to wszystko zrobić na handel. Będą tutaj tłumy, tak? To jest wiadomo, ale potrzebujemy go akurat bardzo dużo.
I właśnie dlatego, że go tu potrzebujemy aż tak dużo, zaraz postawimy jeszcze jeden. Przydałoby się go gdzieś wstawić tutaj w środek, ale nie wiem, w sensie, no jest tutaj miejsce jedno. Chyba z niego skorzystamy. Musimy postawić jeden dworzec towarowy, tak jak tutaj mamy ten. Gdzieś właśnie tak bardziej w centrum, bo ten no nie robi nam zbytnio dużych korków. A nasz handel na pewno byłby ucieszony, gdybyśmy mieli tego typu budynek. Gdybyśmy sobie go tutaj wstawili. On jest duży, tak? Dworzec towarowy. Ale to jest budynek, który tutaj na pewno się przyda i będą z niego zadowoleni. Oczywiście wszyscy. No to jest tak, trzeba go wstawić. Cyk. Cyk. No to chyba tak najlepiej mogę go wrzucić. No powiedzmy. Teraz to trzeba jeszcze podłączyć. Ty byś był szczęśliwy, gdybyśmy ci zrobili podłączenie postaci. Tak. Tak. Może być nawet. Bym powiedział, że nawet może być. No, to podłączenie jakieś tam macie i teraz tylko trzeba to zrobić jeszcze w całą sekcję kolejową. No to tak, nie możemy przebić się przez tą drogę, co jest na minus. Tu postawimy sobie jeszcze jeden taki dworzec. Po to, żeby po prostu już tutaj tą część obciążyć. I do tego dworca na górę sobie tutaj. Nie wiem, czy coś będzie dalej, tak? No prawdopodobnie kiedyś tak, ale na razie. Na razie jeszcze tego nie mam. Więc nie ma. Tu sobie zrobimy to. Poczekaj. Dobra, powiedzmy, że dotąd. I tak. Tutaj będzie zwierzec, tak. Dobra, powiedzmy, że gdzieś dotąd. I tutaj sobie to wyjedziesz. Tutaj będziesz sobie przejeżdżać kawałek i pójdziesz znowu w tunel, bo tutaj trzeba przejechać przez to. No no, tylko tak. Tutaj widzę, że jest problem, ponieważ tutaj ta górka jest dla niego zbyt mała. Tak samo jak ta. No tak, tutaj sobie trzeba to wyrównać. Świetnie. Tak samo tutaj to trzeba sobie wyrównać. Dobra. I tutaj, a ten tunel trzeba teraz jeszcze naprawić, bo on tutaj będzie, bo tunel jest na niższych wysokościach i on będzie tutaj zjeżdżać. Dobra, cyk. 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 Tu przejedziesz sobie, tutaj i tu już sobie wyjedziesz. Prawdopodobnie może kiedyś jeszcze będą tu jeździć na tej samej właśnie pociągi normalne. Nad czym właściwie teraz sobie pomyślałem i to nie był już taki głupi pomysł właściwie. Więc może postawmy tutaj taki jeden dworzec. Bo pociągów zewnętrznych jako takich nie mamy, ale takiego pociąg byłby dosyć niezłe rozwiązanie w tym mieście. Właściwie. No. Widzę, że jest górka. Ale tutaj jakoś mnie nadaje jeszcze. Ale to ja bym właściwie wolał, żeby podjeżdżał sobie. Ten dworzec jest dalej, no to tutaj już prosto. I teraz tak. Tutaj... No nie, nie będziemy aż tak tutaj przekonywać rzeczywistości. To się takim trochę przekonamy. Oczywiście. Więc powiedzmy, że dojedziemy tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, i tu mamy podłączone. Teraz tak, ty oczywiście potrzebujesz wody. To ci już zapewniamy od razu. Bo wiadomo, że bez wody żaden budynek w City Skylines nie działa. Normalnie. Są budynki, które działają bez wody, ale to są innej kategorii budynki. Nie, takich jest mało i niestety jest ich mało. No a tutaj jest ta pętla, tą pętlą sobie zrobimy. No przecież nie będzie. Nad. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Tutaj sobie przejedziesz. Powiedzmy. I tutaj idzie sobie tutaj. No ma. To tam mamy ZBN. Mamy dwa już takie podłączone w teorii. I teraz tak. Komunikacja. Postawilibyśmy sobie tutaj jeszcze jeden dworzec. Ten towarowy, pasażerski. Się zastanawiam gdzie. Najlepiej byłoby właściwie tutaj. Zwolili z tym drogę. Tam możemy sobie już zostawić. Mamy jeszcze dziupkę pieniędzy. Widziało się trochę.
Dobra. Na razie więcej nie wydajemy, ponieważ musimy też to przeżyć. I jeszcze jest jeden dworzec do postawienia tam przy tej pasażerskiej. No wiadomo oczywiście. No wiadomo oczywiście o czym mówię. W takim będę musiał mówić o czym mówię. No ma, natomiast tutaj musimy zrobić to już w dół. No żeby faktycznie tak dalej gdziekolwiek wyjechać. Przez środowisko właśnie bombajowe nie możemy puścić tego. Co jest nad czym ubolewam, bo fakt City Scanners SimCity dało się, a tutaj się nie wiem. Ja wiem, że SimCity to inna półka zupełnie, ale tak czy siak. Pomyśleć. Tak teraz pomyślałem, że da się to zrobić. Ale dobra, zrobimy sobie tak, to będę mieć później mniej problemów, jeżeli chodzi o robienie innych rzeczy. No i stąd sobie na razie puścimy pociąg troski tu. Z powrotem. Na pewno będzie wolno z tego korzystać. Natomiast w międzyczasie musimy puścić jeszcze linię metra jedną. Mianowicie stąd. No właściwie to tak, stąd będzie sobie możemy nawet go puścić, żeby... Tu będzie jedna w kółku właściwie jechać. O, to jest to najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, tutaj jest najmniej używana linia. No nie wiem tego. Tego wam nie wiem. A, i w ogóle tutaj puścimy jeszcze na górę autobus. Do tego musicie nie wiedzieć. Bo tutaj o dziwo ludzie korzystają z tego. Dzięki temu tutaj ruch wysunęliśmy całkowicie. I tu jest niestety... Tu by się przydało zrobić rondo, ale... Rondo by się przydało tutaj zrobić. Bo tu nawet jakbym postawił stopa, to nic nie dało. Nie było stopa. Nie zapisało się, ale... Nie wiem, co by tu im mogło właściwie pomóc. Jest to chyba w złym miejscu to skrzyżowanie zrobione. No. A to wam pomogłoby? No chyba bynajmniej nie. To jest pierwszy raz, kiedy się zastanawiam, czy światła mają sens, co nie? Nie, koniecznie. Na pewno nie. Dobra. To akurat już dobrze, że mamy rozstrzygnięte. Światła nie mają sensu cały czas. Nadal. Dużyło mi trochę. Powiem wam szczerze, trochę mi dużyło. A, tutaj jest nasze przejście pomiędzy dwoma stacjami metra i jego, co tutaj bym chciał chętnie zostawić. Z tego co mi się wydaje na tej fioletowej jest mniejszy ruch, więc od tej fioletowej sobie nie tutaj odjeżdżać. Tutaj będzie jakiś stacja, tak? I stanę jak już sobie to odjedzie, czyli to będzie jakieś tak, tak, rykoszetem. I tutaj obok tych naszych właśnie przystanków. No, sobie postawimy stację metra. Bo musimy po prostu tutaj zrobić połączenie, co nie jakieś. Jakikolwiek właściwie, tak? Bym powiedział, ale po prostu musimy. Dobra, no i tak, to będziesz zjeżdżać tutaj sobie koniecznie, bo musisz przyjechać pod tym. I tutaj musisz jakoś się... Widzę. Dobra, za głęboko wychodzimy. Ale trzeba go nie zjeżdżać. Okej, dobra. Może jest trzeba, ale... Ale to zależy w przypadku. Dobra, no i tutaj sobie daje. No i to jest nasza pierwsza linia, tak którą bym już pójdł. A nie, nie trzeba puszczać, bo wygraliśmy mecz. Musieliśmy wygrać jakiś mecz. Czy tu... Nie, tu jest mecz odwołany. Ale wydaje mi się, że mamy jeszcze... Mamy drugi przystawian. Ten, tu. I tu musieliśmy właśnie wygrać, bo wygraliśmy 140 tysięcy. 160. No, wcześniej po 140. No, no to tak czy siak całkiem nieźle. Następny mecz nie później. Ale to bardzo dobra wiadomość, bo już o tym musicie żyć. To przy okazji, jak już mamy to zrobione, to właściwie możemy sobie tu postawić ten nasz kolejny dworzec. Tak, to jest plan, ponieważ dzięki temu oto będę mieć tutaj to podłączone. I sieć kolejową, tutaj cały ten transport taki kolejowy, będziemy na tym nagle po prostu pracować jeszcze w najbliższych odcinkach. Prawdopodobnie będzie go coraz więcej jeszcze. Może widzę jakiś początek robię, bo to mi się teraz rozwali przez to. Tutaj lekkie zamieszanko. Ale widzę, że coś już tam wyjechało. Nie wiem. Świetnie. Świetnie, że jeżdżą tutaj pociągi, bo tutaj no właśnie wydawało mi się, że to może być dosyć... nie ten. O, to, że może mieć dosyć ładne tutaj zachęcenie właśnie naszych ludzi. Widzę, że ktoś gdzieś korzystają. Dobrze, w ogóle jak tam nasze tutaj te cele idą? No dużo jeszcze trzeba tego dobić, widzę. No dobra. Skąd tam to jest?
dobry, tak. Akurat co do tego, to nie mam co mówić. Kolejną stację właśnie stawić. Nie wiem. To jest druga rzecz. A nie wiem jak, ale trzeba było to stać. Okej, widzę. Dobra, kończę. To jest... Czy nie ma drogi, bo tutaj będziemy mieć, że dzięki temu nowe przejście do pierwszej tam. Tak to rzeczy. Poza tym ta droga powinna zostać zaktualizowana do czegoś takiego, bo to jest zbyt duży ruch. Jest kompletnie zbyt duży ruch, jeżeli chodzi o taką drogę. I teraz to może lepiej będzie wyrabiać. Czy to nie? No, przynajmniej tu jest jakiś parkour. Po prostu takie coś jest. A, no to jeżeli tutaj nie ma żadnych podków, no to nie widzę żadnego... Nie tutaj nie postawić czegoś takiego. To jest też niechętne. To też jest jeden z błędów, właśnie taki... Dużo błędów ogólnie teraz jest. To jest też niechętne. Zrobili znowu produkt, który nie jest jeszcze gotowy. Czyli oczywiście cieszę się, że mamy już te dodatki, ale... Ale byłoby miło, jakby jeszcze działało wszystko. To też byłoby naprawdę miło. Dobra, stąd ciągnie się tutaj tunel, żeby co pamiętam. Ono właśnie tutaj tak ładnie... On sobie tak ładnie objeżdża właściwie wszystko. I my tu sobie zrobimy stację. Tu. Ja sądzę, że tutaj... Powiem tak, z góry. Jak puścimy tutaj politykowy pociąg, on będzie po prostu wybiony. On po prostu będzie zdzielbiony, bo po prostu to jest taka nitka, że ona teraz to jakby objechać obrót. Dobra. I tutaj z tego zrobimy zakręt. Strzeli się tak, żeby to będzie wjechać. I tutaj właśnie będziemy się wracać na linię. I tutaj jeżdżamy na naszego przemysłu, właśnie też przy którym tu sobie też chciałbym postawić stację. Dobra, stacja postawiona. Tak, jest to nielicznych przemysłów zwykłych. Mam na myśli, że nie biura. Taki przemysł. I dalej to właściwie nasz pociąg już nie będzie jechać, bo tutaj nie ma nic na interesuje w momencie. A, to tak. No nie, tu się znowu fajczy coś. Niedobrze. No co? Boże. No tak, no dobra, dobra, to było dobre. Bo właściwie rzeczywiście dobrze będę. Chyba już może się na szlacę odpali, ale... Ale co do tego, to jak domyślam się, nie mam zbyt nie do mnie. A tutaj pewnie wszystkie te, do tych naszych statków, które będą jeździć. Chyba, że mamy już hub. Wydaje mi się, że możemy mieć już hub. Mamy, tylko on kosztuje 9 dych. Nie mam 9, no dobra, mamy 9 dych. No byłoby dobrze postawić taki hub, powiem o tyle. Byłoby naprawdę dobrze go postawić, bo wtedy byśmy mogli zrezygnować z jednego dworca takiego. Na rzecz już większego, no, zrezygnę za chwilę. No bo nie przyszli gdzieś. Natomiast tak, stąd sobie... A nie, bo tu nie jest stąd. Więc przyszliśmy. No ma, no jest tak, stąd jedziesz. Tędy, teraz tam bardzo się podłączę, jak nie zapomnę. Tu powinna być kolejna zasada, już nie ma nic trudno. Tędy, cieszę się. Później tutaj, to trzeba zrobić jeszcze przejście z zapyszy i dlatego. Później tutaj ze stacją. Ta stacja to jest istna, po prostu fantazja bym powiedział, chwilicza. Ale dobra, jedziesz, tutaj wracasz, oczywiście przez biurę wracamy. Tak, żeby nie było. Stąd jedziesz tutaj sobie dalej, tu. Tu przyjeżdżasz wszystko, dojeżdżasz tutaj. I wracasz sobie do naszego centrum. No tak, tutaj brakuje wody. Okej, ja mam jeden jakiś ten. A tobie brakuje dojścia. Właśnie, no właściwie to mamy. Tak to się mówiło, bo faktycznie to przejście powinno być już. No, bo tu się zrobimy to przejście. I tutaj od tego też sobie zmienimy kładkę. Raz, dwa, trzy. Żebyście po prostu mogli tutaj ładnie szybko dochodzić do tego dworca, jakbyście mieli taką potrzebę. Ale myślałem się, że część z was będzie mieć taką potrzebę, więc proszę bardzo. Zawsze do usług. No ma. Mamy kładkę, mamy dojście, jakby coś nasi ludzie mogą korzystać. Tu już widzę jakiś kolejny szkielem jechał. A jak dojechał z tej strony, to naprawdę nie będzie jeszcze jechał.
Zobaczmy, jak ludzie korzystają. No, jak na pierwsze parę sekund od podstawienia, to powiem, że to jest nieźle. Żeby się nie chwalić jakoś strasznie. Nie, no, to jest naprawdę nieźle. Jak na tak krótki czas od tego postawienia, to jest naprawdę nieźle. Żeby się przydało. Coś takiego. To nie ma sensu, ale zawsze coś. Bo ja nie wiem, czemu tu jest, gdzie oni tak właściwie wszyscy tutaj jadą. Wbiliśmy 60 tysięcy, to oznacza, że mamy samoloty lotnisko-towarowe. Dobra, to będzie w kolejnym odcinku. Bo już ten kończymy, prawda, że... Tak, mamy 30 minut, więc kończymy. Dalej oczywiście w kolejnym odcinku. Nowy kawałek ziemi. Nie wiem, czy skorzystamy. Aha, większość jedzie i tu chce skręcić w tą wagę. Tutaj właściwie można byłoby zostać przy tylu pasach. O, i też nie zawsze. Dobra, to tak czy siak, mam gdzieś dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie, bo o, który będę. Tu trzeba zrobić miejsce, żeby te nasze pociągi towarowe mogły to ominąć, bo jestem przekonany, że nie jestem trochę miał przekichane. A tutaj akurat mam miejsce, więc z tego skorzystamy. W ogóle widzę, że coś nie widzę. Znajdźmy sobie jakiś pociąg, który się będziemy jechać. O, tu mamy jakiś pociąg. Dobra. Ten pociąg wygląda na ładnie... Trudnego, nie powiedział. Okej, okay, widzę, że trzeba podnieść, bo na jednej stacji jest 173 osoby. Tyle jest. Po prostu ciekawe. Tutaj są... Tu, no oczywiście. I tu sobie jedzie nasz pociąg. No, należy do tej właściwej końcowej tej stacji. A my... Dobra, tutaj jedziemy na stację. A, zwiększmy sobie nakład do stylu. I sobie tutaj przerzućmy sobie na podgląd z pociągu. Proszę. Więc tak, reasumując dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Ciąg dalszy, czyli całą komunikację tutaj, te metody, z którymi zaczęliśmy, autobusy, bambaje w nowych dzielnicach i pociągi, będziemy robić w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteście tego ciekawi, jak to właśnie będzie wyglądać, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. A ja teraz szybko nagrywam kolejny odcinek z tej serii, żebyście mieli po prostu więcej odcinków, jak nie będzie. Co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce. Cześć! I'm going to go to the next one.